Kościół, dzień dobry. Słyszałem, gościu, że handlujesz bagniakiem. Kolego. Łapy do góry, kurwa! Wow! Najem chuja, najem go! Zabierz mu towar, zabierz mu towar. Ubezpieczam z klamką. Okej. Pan marszał? A czemu pan ucieka? Ja mam sprawę. Ale kurwy mi robią konkurencję. O ja! O cholera. O Jezu, a jak to mocno uderzyło? Kurwa wyświetl, na razie. Ej, chodź tu. Nie, podpuszczam cię, ale nie wyjebiesz nikomu buły, tak żeby spadł z budynku. Dla żartów. Ja wyjebię. Dobra. Ło! No to opuść pan pojazd. Ale czemu? Pana dowie się pan za chwilę. Nie, najpierw powiedz czemu, stary. Proszę pana, nie. Nie mam pojęcia, proszę pana, co pan ma przy sobie. No to chuj ci w dupę, no. No to opuść pan pojazd. Pojebało cię. No. No jaki kurwa pajac. Weź mnie rozkuj, Abdul. Nie, rozkuję pan. Rozkuj mnie szybko. Nie próbuje pan nawet. Rozkuj mnie. Rachciach, ja mu kulę wyjebię od razu. Dobra, to jakbyś mi zajebał w twarz teaserem, to już dawno bym nie żył. Teasera po twarzy się nie używa. Jesteś kurwa kretynem jebanym, no skillem pierdolonym. I chuj ci na staro. Rozumiem. Kamilio, zawsze mnie byłem ciekawy w sumie skąd Marcin o pomysł w ogóle na live, żeby zaczął streamować i skąd wiedziale że to akurat będzie ten moment, pozdro 10 zł. Lota z tego samochodu. I na pieszo idziesz. Siema młode. O, Stachu. Siema, siema. Cześć. Kurwa, co ze samochody zapierdala? No, chciałem tu na głów do siebie na parking podjechać, bym mu oddał. Chciałem swoje wyjąć. On pożyczyć mi chciał. Zobacz, czy tu jest, czy możesz wejść do bagażnika tutaj. Kurwa, jadą po mnie. Ała! Ole kurwy! No już się źle czuję. To jak pożyczyłeś od pana, to jestem. Dobra, dzięki. Kurwa, tir mnie przejechał po nodze. Pierdolisz! No i jeszcze policjant mnie zatrzymał na chwilę, bo furę podjebałem, ale pozwolił mi kradzioną pojechać. No i dobrze, ej, gdzie jest chłop do najebania? Jaki chłop do najebania? Jebany kurwa w ziołach się handluje bagniakiem, stary, na prawo i lewo. No to łamiemy mu nogę. Łamiemy go, czekaj, za chwilę się podjedziemy, Stachu. Dobra. Daj mi ci pieca. Daję. Ta dziewczyna musiała jechać do szpitala moja. Co? Do szpitala, kurwa, jedziemy. Bo? Bo zawsze jak ja dochodzę, to napierdam babę. Kurwa, w co wyjebałeś dziś? No w pysk. Padła, zemdlała? No nie padła, właśnie bo się powstrzymałem, bo to wiesz. A normalnie stary mi furzyła palec do dupy i mi pozwalała. Tak? No, ja tak lubię i ogólnie ja robiłem choco pudding cake. Fajnie było ogólnie. Teraz tego trzeba chłopa najebać. Chodź, Stachu, jedziemy. Dobra, a ja się źle czuję w połowie. Damy radę, on jest sam, nie ma klamy. Okej. Dzwoń do Abdula, on jest... To z kija go rozjebie. No. Gdzie jesteś? Gdzie po ciebie zostałem? Stachu ma kija, odjebimy tego chłopa. Bo jak strzelę, to psy będą słyszeć, ja tak kulturkę ja zrobimy, nogę mu z kija rozjebie, kolano. No ta. Dupę włożymy te, z drugiej strony, kurwa, to u ciebie go stroną kija. Kija do mordy mu włożymy. Ta. Później do dupy, a nie, pierw do dupy, później do mordy, żeby lizał gówno. No to. Jak tam, Stasiu? Co, żyje się jakoś. Zajebiście. Na trzecim jesteś? Czyli? Na trzecim oku? No. I co, nie masz ten? Jak tam, jest okej? Okay? Jest okej, okay, no. To cieszę się. Jest dobrze, a ty jak tam? Nie, mnie to zawsze bejtują, oprócz żebym był agresywny, nie? I gadał bzdury. A. To mnie też, kurwa, wiesz jak to jest. No. Uważaj! O kurwa. Ała. O kurwa. Ja pierdolę, wypadłeś? Tak, zmierzę. O kurwa. Niko został patronem, do wysłałem ci zapro do znajomych. Tak to jest jak mówisz, kurwa. Widuję cię codziennie, jak jeździsz tym zapydziałym BMW. Planuję kupić furę, stary, za niedługo, wiesz? Ty takie auto mieć.
podbiję potem po wodę do Adamsa, bo w ciebie mam wyjebane 5 zł. Jesteś Dachu? Co tam? Ja mówię, że planuję kupić furę. Jaką? Taką G-klasę nową. Ona kosztuje 6 baniek, ale jest kozacka, wiesz? To Boxdel z Adamem wysyłają to donate. Ja planuję kupić furę. Nie wiem, czy Jerzy mówił, ale Jerzemu dałem dostęp do bagniaka i to bardzo dobrej cenie. No, a ile Jerzy na tym zarabia, siano? No w chuj. Ja też chcę. No to jasne, Stachu, no to się dogadamy, no. No. A po ile za bagniaka? Za jedną sztukę? No, około 3 koła. W sensie, jak się sprzedaje. Dla ludzi? Ja. A ile masz tych bagniaków? Nieskończoność. Ja tu jest nabór. I po ile kupują? Kurwa, chłopie, kupują w chuj. Siadajcie do tego, kto ma kajdanki. Ja. Gdzie ta kurwa? Daj mi kajdanki. A ty do mnie nie dzwonisz w ogóle, jak się budzę. Przepraszam. No. Ty daj mi kajdanki szybko, stary. Spierdala, jedź od tego chuja. Ale to jest pod szpitalem, musisz wejść go zakuć i go wybierzemy na tam. To ja mogę mu kijem wyjebać. Stachu mu wyjebie kijem i chuj. Tak. Z nim porozmawiamy. No tak. To nastraszymy, kurwę. Nastraszymy go i jak się nie podoba, mu najebiemy. Jest tu? Dobra, napierdamy go. Uważaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. No, gościu, dzień dobry. Słyszałem, gościu, że handlujesz bagniakiem. Kolego. Chodźmy do góry, kurwa. Wow. Najeb chuja, najeb go. Spróbuję jeszcze raz napisać na Twitterze, że sprzedajesz bagniaka. To cię zakupię żywcy. Zabierz mu towar. Ubezpieczam z klamką. Bierz go stąd. Jedziemy. Patrzę, czy psy nie jadą. Biorę towar, zostawiam go. Uciekamy stąd. Dobra. Zajebiście. Niech chłop codziennie będzie miał przekopy po parę razy. Dobra, zajebiście. Jak on do mnie, że ty mu pozwoliłeś coś tam, ja mówię, jak? Za 2 koła bagniaka każdemu sprzedaj, kto przyjedzie na medyków. Ale on do mnie dzwonił, on miał tylko 5 sztuk. Nie, on chciał sprzedawać 100 sztuk. Tak? Rucha na siano, steryda. Ja, jebana dziwka obluta. No, no i... Ogólnie musimy podjechać na komendę, bo może jest ktoś z zarządu i mi się wziąć tą opaskę. To jedziemy. Okej. To jest jak po biznes otworzył. Biznes i po biznesie. Nie, to przyjmujemy ten lokal. To nawet nie był biznes, to kurwa jednoosobowa działalność gospodarcza, kurwa z zyskiem 2 koła na miesiąc. Nie. Jakby to już lepiej sklep warzywny sobie otworzyć. Ej, stary, przyjmujemy to, co? No tak, czekaj. Jedziemy po Pawła Jumpera, okej? Okay? Czyli no, po kogo? Taki dzieciak, kurwa, ale śmieszny. Jumper z tamy często skakanie. Mówisz, że kilka razy z tamy skakał. Serio? No, jak coś mu najebie, będzie śmieszny przynajmniej. Liścia mu wypierdolisz. No, normalnie, Stasiu. Zmień rozdziałkę, dlaczego? Bo co się dzieje? Gdzie on jest? Przyjął on dobrą. No, na GPS-ie masz, Apple. Macie klamy, czy? Na Paweł! Jeźdź na Grove Street, przyjeżdża pies i go odpierdalasz. Spokojnie. A masz klamy? No mam tu twoje szymery. Dobra, super. Jesteś dobry. Nie zabrali z tej klamy? Gdzie? Nie dałem, uciekałem szybko. Kurwa! Hoho! Gorąco! To była małpa fotbalna. Co jest? Co jest nagrał? O, dawaj, Andrzej, wysiadaj. Czy nie Andrzej, tylko Paweł. Wyrali na motorze, tylko na motorze, kurwa. Paweł, jeździsz. Jak mam wysiąść? Kurwa, tak jak wsiadłeś. Szybko. HY, kurwa jebana. Na bagażniku masz. Ja... Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Sprawę mam do panu.
Muszę wysiąść. Pan marszał? A czemu pan ucieka? Ja mam sprawę. Czy widział pan tutaj dealerów w okolicy? Bo mi kurwy konkurencję robią. Nie widziałem. Ale kurwy mi robią konkurencję. O ja. O cholera. O Jezu. A jak to mocno uderzyło? Uciekaj, uciekaj. Strzelają do niego. Kurwa wyświetla. Na razie. Co jest? No, odjebany. Jedź po sterylne. Weźmy tu ten. Wysiadajcie tu. Wysiadajcie, zmieńcie tą furę, jest spalona. Dobra, spokojnie. Idź tu włosy opierdol do fryzjera obok, szybko. Już idę. Kurwa ma, dziwana, ja pierdolę. Stasiu, idź ze mną, idź włosy, zrób ja, idę szukać fury. Aś mi zaburczała stary brzuchu. No powiem, żebym mu jebał. No, to wyczynaj. No przypał, bo ja... A co my robimy? No napad, on robimy po czym? Na stację? No wchodź. No, tak. Ale co ja mam sam zrobić? Ja sam nic nie zrobię. Otwieraj sobie, bo ci najebę, kurwa, się klamkę wezmę. Abdul. Co? Chodź mi pomóż. Dobra, ja będę stać na czatach w razie W. Na stacji zapierdalaj. Dobra, coś tu nie... No dawaj, idź tam, odpalaj. Odpalaj, ja ci pomogę, chodź. Odpalaj, dawaj. No dawaj, stójcie jako zakonnicy. Dobra. Dobra, mamy koks, kurwa, z nim. To wy tutaj stajcie jako... To ja sam będę stał, wyjdźcie. Nie, jak ktoś ma koks, to może mi oddać, jak się cyka. Ja też mam koks. No rób, kurwa, jebana. Ciukamkę teraz wezmę. My zakładnicy? Nie no, zobaczymy tylko, nie? Co? Co chcesz? Abdul jest swoim zakładnikiem, okej? Okay? Abdul jest swoim zakładnikiem. Słucham? Nie wychodź, nie! Kurwa. Czy co chce? Chcesz coś. Ale co? Dobra, lec do góry. A macie coś do jedzenia? Zajebanym debilem, kurwa, chuj ci w tą klamkę. Spierdalaj teraz. Ja mam kokę i klamę na sobie. A weźmy zakuj mnie. Zakułem cię właśnie. Odkuj. Nie, podaj za komendę, kurwa. Zarzutkuj mnie. Kupi pan. Nie mam kajdanek, weź się. Nie odkuwaj go, niech sobie idzie na nogach teraz za komendę. A czemu? Bo głupi. A co zrobił? No bo zaanulował napad. Ja pierdolę. Dobra, odkuję go, bo mi go szkoda. Chodź tu, Paweł. Psy już jadą. Psy jadą. Czemu tu nie można wsiąść? Wsiadę. Obywatele czekają, oczekują. Oj. Oczekują obywatele, wrócą tam. Co się stało? Wrócą państwo pod sklep. No dawaj pod sklep, bo zakupy chcieliśmy zrobić, a tam ktoś jebał napad, jakiś chłop i uciekł na motocyklu i policja, dwie jednostki chyba myślą, że to my, nie wiem. Dobra, no tam idę wyjaśnić, okej. Dobra, panowie, krótka piłka, jak była ubrana osoba, na szybciutko. Żółta kamizelka, skórzane spodnie czarne i różowe kaski, motocykl ten wolniejszy. Orientuje się pan, jak to był dokładnie to model, by albo coś? BM400. Kabaniarski taki. No BM400, wiesz, który. Tak. No wiem. My jesteśmy tutaj familią, rodzina, nie? Oni mnie adoptowali, oni są razem. Stachu biznesmenem i żyjemy, nie? Coś jeszcze, co mogło się rzucić w oczy wam, czy tylko tyle? Stary tu. Paweł, chodź tu, Paweł, do bagażnika, chodź. Nie, chuj się masz szklamy, nie spełnij cię, kurwa, dawaj do bagażnika. No chodź. A, i ten Paweł, co przyszedł, to na nas z sklepu ukradł. No. A to już ten, im strasz obywatelska zajmie, tak? To gorsze jest. No dobra, to uciekajcie. Dobra, siema! Do widzenia. Siemano. Pierdolę, jaka akcja. No ale akcja, no dobra. Chcę zobaczyć, co oni tam kupili w zakupach. Ale co było akcja? Chciał się obstrać, Paweł. Co się dzieje? O! Wygoda to wygoda, kurwa. Idziemy jak prezesa, nie? A jak? Trzeba ich walić, dupa muszę. Siaku. Dobra, posłodaj. A
Znaczy tej drabiny. A na górę kurwa nie mogłeś mnie wciągnąć? Ciężko z ty, Jasiu. Ja, jak ciężko? Ty przecież jesteś kurwa stankmanem z zawodu. No, no nie, jestem wieszak. Ej, chodź tu. No. Nie, podpuszczam cię, ale nie wyjebiesz nikomu buły tak, żeby spadł z budynku. Dla żartów. Stasiu spadnie. Ja wyjebię. Znaczy jaki Stasiu ten? Pawłowi. Dobra. Ło! Kurwa, szutujcie to. Kurwa, szutujcie to. Skacz! Nie, nie skacz, to spokój. Same noty po 19 były. Za ten skok. Stoj. Człowieku, spadłem z budynku. Sprawdźcie ich, idzie po następnego. Nie możesz, kurwa, weź wyjebane, człowieku, biegnij na szpital, bo ja zemdleję. Stoj. No rannego mam, co wy robicie? Stoisz. Ale ma rannego. Dobra, stoisz. Na ziemię położyć, jak spadł, to mógł się poturbować. O kurwa. Teraz mam problemy. Ja pierdolę. Żyjesz? Pierdolony Mercedes się ślizga kurwa na deszczu. Żyję. Formatika mnie namawiali w salonie, żebym kupił, a to, że kupiłem kurestwo tył napęd. Dobra, chuj. No nie wiem czy to jeszcze jeździ. Chyba jeszcze jeździ. Kawałeczek dalej nic nie. Żyjemy, poduszki tu dobre były te. Nawet się nie otworzyły, mordo. No, do kierowca. Szybki w dół, gasimy silniczek i ramki na kierownicę. 53. Przyjął. Nie otworzy. Kierowca, silniczek bym prosił zgasić. Kierowco. Zgaszony jest. No tak jakoś nie, do nie wydaje mi się. No. O super. Ręczki na kierownicy. Wolę jak dzwoni mi z dobrą nowiną tele. Oby u moich siomali wagi ciężki też były portfele. Kiba jeszcze 4 złote dla ulubionego stramera. Dzięki. Dobry kierowco. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czyli 53 Oscar Grizzly, 24. Poprosimy dowód osobisty, dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy i ubezpieczenie co. No nie ma kurwa prawka. Ja się przysiądę. Co? Słucham? Ma pan prawo jazdy czy nie? No nie mam. Nie mam. A co? Też nie mam. Skończyło się przed chwilą. Skończyło się przed chwilą. Panie Stanisławie. No co? Mam opuszczenie pojazdu. Ustawienie się pod radiowozem plecami. Czemu panowie wsiadają z prawdą? Ale nie będziesz mnie kurwa ten... Trzepał kurwa. Chory jesteś kurwa. Proszę pana, wykonuje pan polecenia. Chowaj ten telefon raz. Nie mam prawa jazdy. Nie mam... Chowaj ten telefon. Ubezpieczenia. Ostatnie polecenie, masz na schowanie telefonu. Proszę ty za... Schowaj telefon. Normalna rozmowa kulturalna. No to opuści pan pojazd. Ale czemu? Proszę pana, dowie się pan za chwilę. Nie, najpierw powiedz czemu, stary. Proszę pana, nie.
Ale mordo, kurwa, ja się nie dam wiskać, jak mam 10 paczek koksu na sobie, bo ty, kurwa, doskonale o tym wiesz i chcesz mi to zajebać. Nie mam pojęcia, proszę pana, co pan ma przy sobie. No to chuj ci w dupę, no. No to pójść pan Pojebało cię. No. No jaki, kurwa, pajac. No już, dobra, ustawię się, tak. Kurwa, ustawię się, ty. Rozkuj mnie. Rozkuj. Dobra, ale co wy robicie? Weź mnie rozkuj, Abdul. Nie, rozkuję pan. Rozkuj mnie szybko. Nie próbuje pan nawet. Rozkuj mnie. Rachciach, ja mu kulę wyjebię od razu. Dobra, lewa, prawa. No. Zgłaszam. Mordo, nie mam na co wydać, więc wyślę tobie 5 zł. Jak ty go zakułeś, ty? Nie wiem, jak on mnie zakuł. Jedziem tu, otwarte drzwi. Wysiadasz, w tym momencie. No. Nie bawisz się z takimi tłustymi zarabijasz. Bierz go pod łapy, jazda. Oczywiście, że tak. Chodź, a ja za co jestem zatrzymany? Za to, że pan przeszkadza, no i tyle. Co, kazaliście mi wyśmiać? No, pan sobie kolega. Weźcie mechaników, żeby zabrali pieniądze. Tak, weź. Zająć czy nie mam obywatela? My weźmiemy. Dobra, tak. No to pan wykonuje polecenie. Dobra, pomogę panu. Ziomale ponad lale, ty. Ale speedy do gazdanki. Słuchajcie. Dobra. Poczekaj, bo miałem ciężkie zatrzymanie drogowe, wiesz? No oczywiście. Dojedę tylko na komendę jakąś. Jakąś broń? Akurat do bagresu. Nie wiem, sprawdź. Teaser się przydziela. No. Teaserem się do samochodu napierdala i to działa? Działa to przez szybę? Kurwa. No kurwa, to w co ty walisz tym teaserem w ryja? W pana? W ryja? Tak. Aha, w twarz, no to nieźle. Nie wiem. Może w torbie, może w kieszeni. To jakbyś mi zajebał w twarz teaserem, to już dawno bym nie żył. Teasera po twarzy się nie używa. Jesteś kurwa kretynem jebanym, no skillem pierdolonym. I chuj ci na starą. Rozumiem. Dobrze, panie Abdul. Zapnij panu pasy, żeby nie wypadł przypadkiem. Merola. Przed rady wadzę. Witam. Zostawić panu prawa? No, masz prawo zachować milczenie, wszystko co też może i będzie użyte. Kurwa! Tyle 50 czas kierkuje z tego, masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz, może i będzie użyte. To jest sądzie, masz prawo do ataka, teraz tylko tak jest. Jestem teraz, masz prawo do telefonu w końcu, dłużej niż 2,5 minuty, bo dobra, scenariusz tak, aby jest tą samą słowa. Znaliśmy się? Jedź na dół. Dobra, jak te prawa jeszcze dajesz, to weź sobie bicik, to już freestyling będzie, bo tak. Lecisz. Dobre chłopaki, patrzą za prawo. Na światło. No i tyle. Dobra, poczekaj. No i idę siedzieć i zaraz widzimy się na drugim streamie. Dosłownie tam 10 do 15 minut tej przerwy se tam wezmę. Głowę przewietrzę, papieroska zapalę. Wymyślę tytuł drugiego live'a. Wymyślę tytuł streama drugiego i tyle, nie? Kurwa, tu jest trochę siedzenia mordy, tyle wam powiem, nie? Tu jest trochę kary, będziemy ją zbijać na pewno jakoś. Kurwa mać.